Witajcie jeszcze raz wszyscy, z tej strony Sarlen i kolejny odcinek z gry Destiny 2. Idziemy z fabułą. Ten widok robi wrażenie, prawda? Dzięki tobie stanęliśmy na nogi. Wciąż mamy jednak mnóstwo do zrobienia. Przede wszystkim czas w końcu przygotować kontratak przeciwko Czerwonemu Legionowi. Mam plan, ale bez ciebie się nie powiedzie. Podczas ewakuacji miasta przechwyciliśmy priorytetowy sygnał Czerwonego Legionu, ale nie możemy złamać szyfrowania. Holiday twierdzi, że pomoże nam w tym sprzęt z arkologii, ale to niezbyt przyjazne miejsce. Od wieków panują tam ciemności, więc będziesz poruszać się po omacku. Wiemy tylko, że Rui rozpętał w tym miejscu prawdziwe piekło, ale ty nie przepuszczasz takich okazji. Przejdźmy od planów do czynów. No dobra. Czyli musimy zrobić taki mały jakby nalot. Słoneczne karwasze, skrzydła świętego świtu, oko innego świata. Szkód przodowania, używane broni kinetyczne. Większa odporność tego pancerza. Dobra, tego po to zbroję, bo ładnie wygląda. Tego co się orientuje. Tutaj te wszystkie budki to nie są aż tak warte chyba. Dobra, nic nie mówiłem, ale to moje ma jakieś ulepszenie. Anagram Agnolo. Ogi. Następny poziom, okej. Trzymaj się, okej, Mary. Czekam na was. Tu utopia, tu jest co? Dobra, zrobimy sobie to najpierw. No, broń sobie może nałożę, co? To jest to, co myślę. Ale wygląda świetnie. Następnym razem założymy tajną bazę na suchej planecie. Tam się musi dać wejść, więc pójdziemy tędy. Nie powinno. Chyba się nie spodziewał mojej obecności. Ale to chyba jednak nie tędy. Ten rewolwer mi się podoba. Aktualnie. Dobra, pomożemy w tej misji. Ona jest ciężka, żeby robić samemu, ale jak jest jakaś grupka, to się robi tak generalnie. Darujcie sobie upadki, a ty nie daruj im życia. Sobie postrzelać. Ale teraz świetnie wygląda w tej zbroi. Tu jest skrzyneczka, dobra.
kierunek do mój żeton. Arkologii. Dobra. Tu w sumie nic nie ma, ale spróbujemy znaleźć teraz tą utopię jakoś. Którym się musi tam dać dojść. Dobra, wspólnie pójdziemy tak lekko na... Spróbujmy pójść górą troszkę. Może to coś... Przecież to jest skrzynka. Z tego pewnie, że bardzo długo. Sensownie fakt, że ja po prostu nie widział. A to jest Melmoth. Dobra, widziałem go wcześniej. Coś nie mogę ich nagle trafić. Shit, on mnie zabije. Albo nie. On ma na moc 60 plus. Mam 76, ale tylko dlatego, że... Tego sprzętu kapkę dostałem. Dobra, próbujemy. Zaczynamy przygodę i potem pójdziemy tam do utopii. Patrzy, złodzieje zmierzają w twoim kierunku. Zaatakowali nas i uciekli. Straciliśmy narzędzia, sprzęt. Moje ekipy nie mogą bez nich pracować. Odzyskaj zapasy. Ha, mam odzyskać zapasy, tak? Dobra, żyjemy. Gdzieś zaopatrzenia próbuję znaleźć. Tam jest jeden. Już będzie czwarty. Jeszcze jeden gdzieś musi być. I tam jest to coś tam do zebrania. Pójdziemy po to i widzę skrzyneczkę następną, więc jest fajnie. Weź Arkan. Zbierz łup. Te żetony też trzeba zbierać. Dobra. Będę miał 8 poziom, więc będzie się można pobawić. Okej, okay, to zrobione. Zlokalizowaliśmy resztę ich bandy. Zbierają ukradzioną technologię ze Złotego Wieku w jednym miejscu, na otwartym terenie. Potraktuj tych złodziei tak, jak na to zasłużyli. Chyba tędy muszę przejść, co? Takie mam wrażonko. Złodziej, złodzieja.
Już tu byłem kiedyś. To chyba skrytka. Przygotujmy teren pod teleportację. Price. Shit. Chyba tu to wspierali. Wszystko mamy. Dobra jest. Skonfiguruję teleporter. Zaraz. Chwila, moment. Gdzie mój nadajnik? Upadli, okradli was też z nadajnika teleportacyjnego? Sloan musiała na chwilę odejść. Od jej krzyków zwiędłyby ci uszy. Może lepiej znajdź ten nadajnik? Nie. Upadły wygląda ci na złodzieja nadajniku? Moim zdaniem tak właśnie wygląda. Idziemy dalej. Tędy dalej. Tamten. To na pewno złodziej nadajnika. Wygląda jeszcze bardziej złodziejsko niż ten pierwszy. Jest czysty. Wracajmy do tamtej skrytki, żebym mógł wszystko przesłać. Okej, udało się. Teraz trzeba się tylko ewakuować. To jakiś kokon. To, co żyje w środku, nie do końca należy do roju. Być może chowają tak swoje czerwie symbiotyczne. Dobra, wracamy do tej skrytki. Oho. Się źle skończy. Czuję to w kościach.
Dobra, dam radę. Komponenty są kluczowe dla integralności strukturalnej platformy. Okay. Dzięki tobie będziemy mogli zainstalować je ponownie. To, co upadli, ukradli nam. My ukradniemy im. Nie pochwalam złodziejstwa, ale doceniam zemstę. Dobra robota. No i dobrze. A, jakaś nowa broń. Wielkie serce. Krótszy odłamek. Nic. No dobra, i co ja teraz miałem robić, co chciałem robić? Trzeba się tam dostać. Dobra, tamtą stronę. No i że będzie drugi odcinek, trudno, powinniście się przyzwyczaić. Ale tak to u mnie wygląda niekiedy. Karabinek na pewno zostanie przetestowany w boju. To na pewno, na pewno. A póki co muszę wrócić to skąd... Stąd skąd przyszedłem. Czy jakoś tak. Dobra, syrenia wieża, no to to już jest postęp. Do personelu na służbie. Zbliża się Catch. Sygnały cieplne sugerują, że wyładowuje broń. Nie. Sorry, nie robię tej misji. Już by się nie chce robić coś raz, tak padał mówiąc. Ej, sporo amunicji mam z tą karabinę. To jakoś się musi kalkulować fajnie. Co zrobić tą fabularkę, naprawdę? Czekaj, jaką tu mam moc specjalną? Największa... Oho, nie... Okej... Dobra, poczytajmy o niej jeszcze chwilę. Jedyna rzecz, której nigdy nie... Nic nie biorą. Dobra.
na razie chyba trzeba się jednak gdzieś schować. Jest całkiem spora ta grupka. I tu wleciała. A co to jest? Więc to zwiększa stabilność. Dobra, pójdziemy tak. Czy mam poziom? Aha, to ja w tą stronę, okej. Okay. Jest jedna albo druga. Ja wolę ogień. Rozpocznijmy się. No i co mnie tu czeka? No co chodzi, z tą utopią? Co będziemy niszczyć, co będziemy budować? Bo chyba trzeba się to jakoś porządnie okopać. Zabezpiecz procesor, żeby tego wieku było szyfrować. Ekipa Amandy odkryła, że do arkologii przepływa olbrzymia ilość energii elektrycznej. Taka moc może oznaczać tylko jedno. Sieć potężnych procesorów. Być może na tyle potężnych, by odszyfrować sygnał kombinatu, który przechwyciliśmy. Niestety nie wiemy, gdzie znajduje się sieć. Musisz się rozejrzeć, nie przyciągając uwagi wroga. Strażniku, przechwycenie tych zasobów da nam przewagę w wojnie z Czerwonym Legionem. Bez nich... nie wiem, co będzie dalej. To bo oni sobie pogadali, więc lecimy dalej. Tu coś może być. Tu nic nie ma. Jak mam to zrobić, nie zwracając na siebie uwagi wroga, skoro ich tu pewnie będzie mrowie? To jest dobre pytanie. Krewniak jest trochę fajny. Wygląda na to, że upadli chcieli przebić się przez te płytki. Okej. Wygląda na to, że system operacyjny arkologii znowu działa. Wiedziałam. Szukaj terminala dostępu do systemu. Dzięki niemu znajdziesz sieć procesorów. Pewnie ten główny budynek na wprost. Generalnie wszystko pod tematykę sobie robił. Okej. Pewnie część tych Kitajców tu wlazła już jakoś, więc... to nie tak, że to będę sobie spokojnie biegał i zwiedzał. Przynajmniej póki co mogę sobie spokojnie biegać i zwiedzać, ale to długo nie potrwa.
typowa w takich warunkach. Tam! Jeden z terminali, których szukamy. Welcome. No duszko. Zatknij go. Sieć procesorów znajduje się niżej, na poziomach serwisowych. Amando, tego właśnie szukamy? Bingo! To tutaj! Dobra, znaleźliśmy to miejsce. Teraz się tam dostajmy. Rój. To faktycznie jak zerbi. Okej, chyba już. Rój wykopał dla nas chyba skrót. Spróbujmy wejść do tego domu. Nie ma wątpliwości. Jesteśmy na terytorium Roju. Ograniczamy komunikację do minimum. Nie chcemy zwracać na siebie uwagi. Nie chcemy, ale musimy. Panie Zawala. Cholerny zerbingi. Dobra, idziemy dalej. Ja czegoś nie przytulę, tu się sam. Przyszedłem na tą broń tylko dlatego, że... mam do niej dużo. Mam no, nic innego generalnie, już ja mogę mieć do swojego karabinku. Jeszcze dalej? Dobra.
Coś znalazłem po drodze. Krem pulsacyjny, nie dziękuję. Krawiec snajperski, no, prawda, z miłą chęcią. Lecimy dalej. Jeszcze dalej? Chyba tak. Jakbym trafił grantem, byłoby łatwiej. Nie trafiłem. Dobra, gdzie my jesteśmy? Dobra. Okej. Okay. Jesteśmy chyba na dobrym piętrze. Przynajmniej mam taką nadzieję. Nie robię takich miejsc. Fuck. Au. Chyba tędy. Fuj, straszna ta okolica. Ja bym sobie chyba tam wygnął. Powolutku na paluszka, ale to spuśćcie. Blisko. Okej, okay, weź procesor. Uwaga! Zakłócenia sieci procesorów. Rój z całą pewnością usłyszał ten alarm. Ruszaj się, strażniku. Mamy procesor, ale obudziliśmy całą kolonię roju.
A do powierzchni jeszcze kawał drogi. Nie wydostaną się stamtąd, naczelniku. Strażniku, możesz dotrzeć do centrum arkologii? Wyślemy tam kogoś, kto cię stamtąd odbierze. Holiday. Ta, już się robi. Ta droga prowadzi do centrum arkologii. Będzie nam potrzebna jakaś druga wyjścia. Zapinam pasy i lecę. Będę tam w mgnieniu oka. Amanda? Tak? Leć szybko. Ostrożnie. O nie. O, świetny moment akcji. Blask. Epickie. O, tak. Już ja bym chętnie zobaczył, co niektórzy myślą o tym z innych ludzi. O tej sekwencji. No tylko, że nie mogę strzelać. Widzę cię. Do zobaczenia na mecie. A, tu jest. Odstawmy ten procesor do centrali i odszyfrujmy transmisję Czerwonego Legionu. Może wreszcie coś pójdzie po naszej myśli. No tak biegnąc jak solo, byłoby ciężko ich wszystkich unikać. Ale właśnie. To w jakimś stylu. Cieszę się, że to na broniec. Perłą w koronie Czerwonego Legionu i dziełem życia ich przywódcy, Dominusa Gaula. Gaul podporządkował sobie setki światów. Te, które stawiały opór, już nie istnieją. Wszechmocny może unicestwiać gwiazdy. Pragnieniom Gaula nie sposób się przeciwstawić, a pragnie on mocy wędrowca, jego światła. Wszechmocny wycelowany jest prosto w słońce. Krótko mówiąc, naczelniku, wojna dobiegła końca, a my przegraliśmy. No, chyba nie. Zbudowaliśmy nasz dom dzięki protekcji wędrowca. Gdy wróg zaatakował, zbudowaliśmy mur, który przetrwał stulecia. Ale mur
nie znaczy już nic. Wróg zabrał nam dom. Odebrał światło, a teraz zagraża naszemu istnieniu. Musimy zmierzyć się z tym wszechmocnym. Kiedy flota będzie gotowa? Zawala, czekaj. Jeśli poczekamy, umrzemy. Ale jeśli zaatakujemy razem, odzyskamy dom, światło, nadzieję. Albo zginiemy, próbując. Chcę tu moją drużynę. Chcę tu i Korę, i Kejda. Czyli musimy ich odnaleźć. Co? Znajdziemy ich. Oj tak. Nessus, nowy świat. Mów do mnie. Okej. Dowódca polowy. Strażniku. Poziom 9 mi tu proponujesz, tak? Póki co nie chcę wydawać na to surowce. Spocznij. Czy ten stół? Wychło ten stół? Nie wiem. Mniejsza, dobra, ten odcinek na pewno był długi. Trzymajcie się, moi mili, i do samego razu. Na razie.